ale nie z niczyj te razy miałam załamania pod tytułem: Boże, jestem do dupy, w ogóle nie jestem charyzmatyczna, nie przyciągam ludzi. Pewnie jestem jeszcze brzydka i gruba, dlatego nie przyciągam, bo tylko... Pytanie brzmiało, Bartosz. Teraz nam zalało wydział, ale często widzę też, że trochę jestem zagubiona tak w swojej głowie. Proszę Państwa, dziś stylówka na dziada, pradziada. Po prostu mam taki, wiecie, babciny sweterek, ale zajebisty, jest lupa, więc jakby... Dzisiaj podpowiadam sobie na pytania, taki trochę... I Life Update, i taki film na chillku, do pogadania. Może jakąś ciekawą historię Wam z mojego życia opowiem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że są takie pytania ze szpileczkami. W sensie nie z intencjonalną szpileczką, ale takie ciekawe tematy. Także serdecznie Was zapraszam. Sandro, bo ja o pytania Was pytałam na Instagramie, więc Was zapraszam, jeśli Was tam jeszcze nie ma. Mam tam fajny z Wami kontakt. Więc zacznijmy może od bardzo fajnego pytania, mianowicie jak się czujesz? I to jest zawsze miłe, jak jest jakieś okienko na pytania i takie pytanie pada. Także ja się czuję bardzo dobrze aktualnie, bardzo fajnie dużo rzeczy się dzieje. W ostatnim weekly vlogu też trochę się działo i przede wszystkim jakby niewykluczone, że będę miała taką swoją pracę marzeń. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w tym momencie i tak wydaje mi się, że i fizycznie, i psychicznie naprawdę mam tak... Jest tak dobrze. Wiadomo, że mam też takie gorsze swoje momenty, ale to tak po prostu jest. Tak wygląda życie, że czasami też są takie momenty gorsze. Czy polecam swoją Politechnikę? Ja jak zaczęłam mówić, że studiuję na Politechnice, to zaczęły się pojawiać pytania, czy polecam. Gdzieś tam też już widziałam na Instagramie, dostawałam wiadomości, że czy polecam swój kierunek, samą Politechnikę. No i ja na ten moment, po tych paru miesiącach, mogę powiedzieć, że polecam. Jestem zadowolona. Trafiłam na fantastyczną grupę na kierunku. I cóż, na pewno dużo się dzieje, jest dużo wydarzeń, co jest fajne, bo tak można też odczuć to życie studenckie, są jakieś koła, organizacje. I jakby ja nie miałam jeszcze możliwości tak mocno poczuć Politechniki, co prawda teraz nam zalało wydział, więc mamy zajęcia na różnych wydziałach, co jest dosyć ciekawym doświadczeniem, bo można w końcu pochodzić i pozwiedzać tę Politechnikę. Więc wiadomo, że są jakieś tam też minusy, no bo nie jest tak, że wszędzie jest perfekcyjnie, ale overall jest git. Czy wspólne zamieszkanie dużo zmienia w związku? To będę musiała jeszcze dopytać Bartka i wam to wstawię, co on powiedział. Jest później, jak się możecie domyślić, więc jestem Tamara z przyszłości i obok mnie siedzi Bartek z przyszłości. Padło pytanie, wy już je znacie, zaraz je przeczytam Bartkowi. Pytanie brzmiało, Bartosz. Czy wspólne zamieszkanie dużo zmienia w związku? No to chyba zmienia dużo w związku. O, życie ze sobą tak 24 godziny na dobę, nie? No ale czy dużo w naszym zmieniło, wiesz, w naszej relacji? W sensie, no się widzimy częściej i podejrzewam, że mamy trochę inne podejście do naszych spotkań, ponieważ nie są one raz na tydzień albo dwa tygodnie, tylko są codziennie. No tak, no ale coś zmieniło w naszej relacji, wiesz, no bo wiadomo, to jest oczywiste, że mieszkasz razem, to się widzisz częściej. Ja też mówiłam o tym, że na przykład mniej piszemy ze sobą na Messengerze, bo możemy ze sobą rozmawiać. Ale z takich, czy coś się zmieniło stricte na przykład naszej relacji między nami? No nie wiem. Nie? Tak jak sobie myślę. Myślałem i wypadło z głowy. No nie wiem, co by się mogło zmienić. Jedyne to, że jak się widuję, to po prostu nie mam czegoś takiego, że wow, w końcu po dwóch tygodniach cię widzę. Tylko już mam takie, no dobrze, że jesteś, bo jakby cię nie było, to bym się zdziwił bardziej. Z mojej perspektywy, u nas nie zmieniło to wcale dużo. W sensie... Nie piszemy na Messengerze, no ale to naturalnie wynika z tego, że mamy siebie na co dzień, ze sobą rozmawiamy. Dzisiaj tak się składa, że kiedy to nagrywam, mamy naszą trzecią rocznicę związku, więc taki moment. Na pewno pomaga nam to w kwestii rozwiązywania problemów, w sensie, wiecie, jak rozmawiać na przykład na odległość przez Messengera czy przez telefon, ktoś ma jakiś problem, to o wiele trudniej jest zrozumieć emocje drugiej osoby, o wiele trudniej jest jej pomóc. Nie zawsze jest opcja, żeby porozmawiać przez telefon, więc w tej kwestii na pewno ułatwiło nam to, bo po prostu możemy na spokojnie usiąść, porozmawiać, przepracować to. Mamy tutaj ten czas dla siebie i wiecie, nie ma takiego oparcia, że kurczę, ja niedługo muszę wracać na przykład do domu. Więc w tej kwestii na pewno nam to pomogło. Nie przeżyliśmy nagle jakiejś ewolucji jak Pokemony, ale jest dobrze po prostu i tyle. Jak to jest być Tamarą Lipiejką? Fantastyczne pytanie. Szczerze nie wiem. W sensie... Jest fajnie.
bardzo lubię swoje życie i bardzo często mam moment, że tak sobie myślę, że kurczę, ja mam naprawdę dobre życie i to jest jakby dla mnie to jest wow, naprawdę, że chociażby fakt, że mam dostęp tak do informacji, że w pewnych rzeczach rodzice mnie nakierowywali, pomagali, że miałam możliwość właśnie przeprowadzić się do mieszkania z chłopakiem, więc ja naprawdę to doceniam, co mam i jak wygląda moje życie, jest to dla mnie niesamowite. Ale często widzę też, że trochę jestem zagubiona tak w swojej głowie, w sensie takim pod względem tożsamościowym. Ja cały czas się kształtuję i poznaję siebie, kształtuję swoje gusta jakieś i w ogóle. I po prostu widzę, że czasami jeszcze się w tym motam. W niektórych kwestiach mam już moje ustalone zdanie, obrany tor, a w niektórych kwestiach właśnie się jeszcze motam i szukam siebie. Więc pod tym kątem jest dosyć ciężko, bo czasami mam tak... Nie wiem, w którą stronę iść, po prostu. Jak widzisz siebie za 5 lat? Jak widzę siebie za 5 lat? Za 5 lat zaraz. Za 5 lat będę już po studiach. Albo może będę w trakcie magisterki. Ja mam, będę miała 25 lat wtedy. Kurczaki. Stara dupa. Szczerze, za 5 lat widziałabym się już na własnym mieszkaniu. Ja wiem, że to są duże ambicje, ale myślę, że byłoby to wykonalne. Żebyśmy byli na własnym mieszkaniu. Myślę, że dalej będę rozwijać YouTube'a i to dalej będzie w moim życiu. I przede wszystkim mam taką nadzieję, że rozwinę bardziej się w obszarze UI, UX design i pocisnę to i będę może pracować w jakiejś fajnej pracy zdalnej. I mam wielką nadzieję, że jakby widzę po prostu siebie w przyszłości szczęśliwą, zadowoloną z siebie, z tego co robię, zdrową, chodzącą regularnie na badania. To na pewno się nie zmieni. Czujesz, że Gdańsk to twoje miasto? Szczerze? Tak. Ja się w Gdańsku czuję naprawdę jak ryba w wodzie. To jest fantastyczna metafora, właśnie zwłaszcza patrząc na to, że Gdańsk jest miastem nadmorskim. Ale czuję się naprawdę to dobrze. Jakby ja, jak byłam mała, to no tak co roku jeździliśmy do babci nad morze, więc moja mama jest z nadmorza. Więc to jest jakoś tak, zostaje w człowieku i naprawdę Gdańsk bardzo lubię i jakby czuję się tu świetnie. Mniej więcej już niektóre miejsca już nawet znam i nie muszę sprawdzać, czym tam dojadę. Ale co ciekawe, od momentu, kiedy ja tu mieszkam, to ani razu nie byłam nad morzem i niedługo trzeba będzie to zmienić. Jak poznać fajnego chłopaka, jestem nieśmiała. Ciężko mi powiedzieć, w sensie, wiecie, ja od 3 lat nie rozglądam się za żadnym chłopakiem, a jak byłam w gimnazjum, liceum, to ja byłam też nieśmiała w sumie i ja jestem zdania, że to po prostu przyjdzie, naprawdę. W sensie, no właśnie ja poszłam do liceum z nastawieniem, że chłopak w tej samej klasie nie ma szans, przecież jak się rozstaniemy, to będzie taki kwas, no dupa, jestem z Bartkiem. Więc wydaje mi się, że to po prostu przyjdzie i jakby nieśmiałość nie stoi na przeszkodzie i też można kogoś poznać. Czasem może warto wyjść ze swojej strefy komfortu i po prostu gdzieś wyjść do ludzi i spróbować właśnie poznać więcej osób. I tak naprawdę, no mówię, mi się wydaje, że jest jakby to po prostu przyjdzie i tyle. I nieśmiałość nie stoi na przeszkodzie, bo jak poznamy tą osobę, to po prostu zaczniemy rozmawiać i to się fajnie ułoży. Może jest to głupie nastawienie, ale uważam, że jest w tym trochę też takiego przeznaczenia. Czyli jestem zadowolona z kierunku studiów. Na ten moment jak najbardziej. W pierwszym semestrze miałam tak... bo nasz pierwszy semestr prawie w ogóle nie miał przedmiotów, które byłyby związane z tym kierunkiem. Nasz pierwszy semestr była większość matma i chiński, więc my byliśmy jak... Fajnie. Fajne to zarządzanie. Natomiast w drugim semestrze mam już więcej tych przedmiotów. Uczę się o czymś, co lubię. Bardzo ciekawie mi się o tym słucha. Fajnie jest, jak tu coś znam, to coś poznaję i dowiaduję się nowych rzeczy. I już nieraz zauważyłam, że na przykład z kimś rozmawiałam albo o czymś komuś opowiadałam i mówiłam, o i tu właśnie miałam to na wykładzie, coś tam. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jeszcze czekam tylko na drugi rok, żeby nie było matmy i była tylko statystyka, bo ja matmy nie cierpię, więc matmo proszę odejść. Ile my już nagrywamy? Ojojojoj, 13 minut. Dobrze, to ostatnie może pytanie. Jak się czujesz z tym, że twoje filmy mają mniejszą oglądalność? By the way, ja serio kocham twój kanał. Bardzo dziękuję i buziaki. Powiedzmy sobie szczerze po prostu. Nie to, że mam na inne pytanie odpowiadanie szczerze, ale po prostu tak, wiecie, prosto z mostu. Ja z YouTube mam taki love-hate relationship i jakby staram się coraz bardziej zrozumieć YouTube'a i jego algorytm.
Wiem też, że mój kanał przez to, że był, jakby stoi dosyć długo. Ja tak naprawdę porządnie za YouTube'a, tak na serio wzięłam się za niego, nie wiem, z 2 lata temu, coś takiego. I wiem, że ten właśnie kanał długo stoi, on przez długi czas zbierał odbiorców i to też no jednak wpływa na publiczność, bo jeśli ja gdzieś zmieniam swój content, czy dodaję coś nowego, czy próbuję czegoś nowego, to naturalnie nie każdemu się to spodoba. Widownia jest przyzwyczajona do czegoś, a tu pojawia się coś nowego, więc nie zawsze to siądzie. Ale wracając do pytania stricte, czy mnie jakoś to boli, czy coś takiego, co o tym myślę, to szczerze w tym momencie nie. Wiadomo, że czasami jeszcze zrobi mi się przykro, że zobaczę, że o, tutaj film nie poszedł, albo że w ogóle jakby wszystko mi upada i mam tak, jakby no, kurde, staram się bardzo, inwestuję w sprzęt, cały czas uczę się nowych rzeczy i polepszam te filmy i robię tak, żeby były jak najlepszej jakości i po prostu wyciskam z siebie jak najwięcej mogę. A wiecie, jakby to stoi w miejscu i to jest, no jest straszna demotywacja, bo to już nawet nie chodzi o czy pieniądze, czy cyferki, ale sam fakt tego, że jeśli robisz coś i wkładasz coś całe swoje serce, to fajnie jak ktoś spotyka się z jakimś odbiorem i fajnie jak ktoś to docenia. Więc nieraz już miałam załamania i myślałam, nie, usuwam kanał, dupa, odpuszczam. Ale już od jakiegoś czasu wypracowałam sobie taki mindset, że YouTube'a robię, bo lubię. Jestem z tego zadowolona, realizuję się w tym i wrzucam te filmy. A jakby nie muszę na nim polegać. Bo ja miałam taki problem, że bardzo oparłam się na tym, że chcę pchać YouTube'a i w ogóle, bo chcę, żeby to było moje główne zajęcie, może w przyszłości główny środek zarobku. I byłam na tym bardzo sfokusowana i przez to jeszcze bardziej przejmowałam się tym, że nie idzie, bo miałam tak, kurde, co teraz? A od kiedy jakby przestawiłam się na to, że halo Tamara, rób tego YouTube'a tak jak robiłaś, bo go lubisz, realizuj się w tym, a przecież na przykład zarabiać czy utrzymywać możesz się w inny sposób. Dlaczego właśnie nie pokazać tej swojej drogi na YouTubie też? Więc z takim nastawieniem jest mi o wiele łatwiej. Staram się właśnie mniej patrzeć na cyfry, zresztą przez parę ostatnich miesięcy pracuję nad tym, żeby właśnie nie patrzeć na te cyferki, tylko robić swoje, pokazywać tą naturalność i z czasem po prostu to przyjdzie. Ale nie zliczę, ile razy miałam załamania pod tytułem: Boże, jestem do dupy, w ogóle nie jestem charyzmatyczna, nie przyciągam ludzi. Pewnie jestem jeszcze brzydka i gruba, dlatego nie przyciągam, bo tylko ładne dziewczyny przyciągają ludzi, coś tam, coś tam. Tak, to była bardzo obszerna odpowiedź na pytanie, ale ja chyba nigdy o tym nie mówiłam. A myślę, że jest to dosyć ciekawe, bo tego nie widać, po prostu. Dajcie znać, jak wam się podobał, czy taki live update wam siada. Ja idę robić chili con carne z ostatniego, co jem w ciągu dnia. Bo wyjadamy resztki z lodówki przed wyjazdem. Zostawcie komentarz i łapkę w górę dla zasięgu. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Buziaki. To ba.